Siema, siema, to rolnik nieprofesjonalny i... Pan Romeczek, dzień dobry. Dzień dobry. Lecimy kolejny raz do lasu. Tak naprawdę pilarz już tutaj przeciął co trzeba. To jest czwarty dzień wyjazdowy. Zawsze tak w sobotę, żeby ta śranóweczka sobie potem spokojnie postała, żeby nigdzie tam nie trzeba było wjeżdżać do chlewni. No i sobota, wiadomo, taki dzień trochę wolniejszy, więc zwozimy. Kolejny raz las tutaj będzie ten do przecinki, to zresztą widać, że się jakieś pojedyncze sosenki kładą, ale tak jak wspomniałem ostatnio, najpierw bierzemy drewno z tego dużego, starego lasu. Teraz akurat mamy takie miejsce, gdzie jest naprawdę od groma tego drewna, to zresztą tam za chwilę zobaczycie. Suszka suszką pogoniała. No dużo tego drewna jest dość pozwożone, szczerze mówiąc myślałem, że będzie trochę mniej. No ale trzeba się cieszyć. A ja tak widzę, że pan jednak chce, że tej kamery, no. Może pana złapie. No i odpowiadając na najczęściej zadawane pytanie, czy kradniemy drzewo? No kuźwa, nie. Co? Tak, dużo ludzi się pytało, czy kradniemy drzewo, bo tak wiesz pan, nie każdy ma las. No ale jeszcze nie widziałem osoby, która by pokazywała, jak ktoś kradnie, szczególnie w internecie. No powiedz, że tak, nie kradnie. No dlatego tak wiesz, tytuł dam, czy kradniemy drewno z lasu. No ale robimy tutaj, no mówię, własny, prywatny las. Prędzej jest to przeglądane przez leśników, też chociażby powiat wysyła takie powiadomienia raz na ile? 10 lat chyba jest, nie? Taki przegląd ze starostwa tych lasów prywatnych, także chociażby te lasy, które my mamy tutaj jeszcze w innej miejscowości, też są poprzeglądane, tam jest trzebież oznaczony jako pilna i tak szczerze mówiąc tam wygląda, że tam trzeba wejść na takim czerwonym alercie, ale to w przyszłym roku. Najpierw zwozimy to, co jest tutaj najbardziej wartościowe. Tak naprawdę tutaj większość suszek to jest taki ostatni podryk i to drewno jeszcze fajną opałówkę, wartość będzie miało, ale jeszcze jakby to stało przez rok czy przez dwa lata, to by za ciekawie nie było. Więc tutaj wjeżdżamy tak naprawdę po ostatnie transporty. I co? I w ubiegłym tygodniu właśnie panowie zwozili samemu trochę. Ja byłem na forum rolniczym. Dzięki za wszystkie rozmowy, jakieś tam zdjęcia i tym podobne, bo trochę tego było. Ja też nie ukrywam, że dobra, sobie... Jo, wyzejdźcie, no bo tu się ciasno robi, że tych rozmów... Dobra, sobie ten wcisnę. Że tych rozmów tam było dość dużo, a ja sobie zrobiłem taki trochę dzień wolny, bo to akurat wypadało w sobotę. To zostałem dosłownie do samego końca. Zamykaliśmy tam z Beatą, ze Swimera salę. Pomogłem jej jeszcze stoisko swimmerowe pozbierać, ale tych rozmów było naprawdę dużo. Poza kuluarowych i tych gdzieś tam podczas panelu, gdzie miałem przyjemność brać właśnie udział w panelu słonecznikowym. No panel trwał półtorej godziny. Prelegentów było trzech, nie tylko o słoneczniku, bo był słonecznik, była soja, były rośliny oleiste. Więc panel bardzo szeroki, pytań było dużo, nie na wszystko się udało odpowiedzieć, ale też odsyłam do tych materiałów, które gdzieś tam są już powrzucane, czy to właśnie na YouTubie, czy też na TikToku, bo na TikToku też tam dużo odnośnie słonecznika opowiadałem. Na TikToku jest to naprawdę, są to bardzo, bardzo zwięzłe materiały, bo tam głównie się liczy to, żeby jak najkrócej te filmy porobić, więc tam można powiedzieć, że są takie 3-minutowe, czy tam 1,5-minutowe materiały zrobione. A tutaj już właśnie jesteśmy w środku, a ten śnieg dzisiaj zamarza. Też się niektórzy dziwili, że jadę renówką, ale no po co mam jechać 60-ką, jak renówka się mieści, co prawda na styk, o chociażby tutaj, ale o wiele wygodniej jest i wszędzie nią sobie wjadę, jest napęd, więc w każdym miejscu tutaj powyjeżdżam. Co prawda nie ma akurat z tej strony jakichś wielkich gór, ale tak jak tutaj oni wywoźnili. No dobra, spokojnie, no panie Romku, bez nerwów. Jak oni wywozili, to były trochę większe rowy, doły. A tutaj no po prostu jest napęd, jest dobre ogumienie, a tam 60-ki nie ma co. Już w ogóle nie mówiąc o komforcie samej jazdy, więc
jest renóweczką i jest dzida. Ale piękna zima nam się znowu zrobiła, panie Ramku. Ale nie jesteśmy sami. A z kim? Tio, to śpieszy. Konie. Konie? No. No konie z Ostrowa na pewno. Przejażdżkę mają. Spierdala. Spokojnie. Spierdala, tu idziemy. No panie Romku, no są konie, no. Nie, tam ta droga prywatna nie jest. To jest taka... Nie. Tylko trzeba udostępnić. A czy się, no ogólnie to jest taka droga, która jest... Nie wiem, czy to będzie na kamerze widać tu przejażdżki. Nie chcę tam podchodzić bliżej, żeby czasami też nie spłoszyć. Ale to... Panie Romku, nie udawaj pan konia, bo nagrywam akurat. No, ale saniej by był piękny kulik dzisiaj. No, ale oczywiście nie ma komu kuligu robić. Pan Romek tylko swoimi owcami zajęty. Ach. Dzisiaj nie zakładam na głowę, bo się znowu wypierdzielę gdzieś czasami. I znowu się będą podśmiechiwać ze mnie. Ta. O kurde. Dużo by nie brakowało. Jo, ale jest tych grubszych z tej strony trochę. No i takie wałeczki po 2 metry, 2,5? 2,5 metra i to wszystko będzie policzone, że tak powiem, w księgach zapisane, ile drzewa wyjeżdża, drewna, drzewa, zwał jak zwał, ciągle mi się to myrtoli, zasadniczo już teraz drewno, ale jakiegoś wielkiego też błędu nie ma. Dobra. No i transporcik kolejny jest na szybciutko. Mówię, jakieś wielkie one nie są, bo tak naprawdę tutaj jest kawałek do domu. Zwyczaj zwoziliśmy dłuższe, ale to potem jest ciężko gdzieś tam ciąć i tak dalej. Dlatego w tym roku mówię 2,5 metra, dziękuję, do widzenia. To było najwężej chyba. No a tu jeszcze leży tego wszystkiego. Niektóre są już naprawdę ładne, grube. Ale tak jak mówiłem, porolne to jest tak, że często po prostu jest dużo tego odpadu podczas pielęgnacji. A tego dobrego jakościowo drewna nie ma ostatecznie zbyt dużo. Ale też bardzo często nasze rejony teraz się już kojarzą z takimi rejonami, gdzie praktycznie lasów nie ma. Gdzieś tam jak ze znajomymi rozmawiam czasami z południa Polski, którzy no nie byli chociażby w tych naszych rejonach, ale słyszeli te doniesienia, że ta trąba 2017, w sensie ta nawałnica, która szła przez Wielkopolskę, tutaj spustoszyła bory tucholskie, czy trąba 2012, która przechodziła koło mnie, czy chociażby ostatnia nawałnica z 2021 roku. To są wszystko wydarzenia, które miały gdzieś tutaj miejsce bardzo, bardzo blisko miejsca, w którym ja mieszkam. Uwaga, tu jest taki skos. Dobra. Że tutaj już praktycznie lasów nie ma. No jest to błędno, nie ma co tutaj ukrywać, że tych lasów jest od groma. To co się gdzieś tam widzi w telewizji, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie ułamek. O, znowu koniki są. To co takim chyba jest najgorszym obrazem tego załamania, jakby to powiedzieć, pogodowego przez te kilka razy. Kurde wasz mać, no. Daleko ujechali. Dobra, trzeba to wrzucić. O panie Romku. Lecimy. Musimy te konie złapać na obrazek ładny. No i chyba takim najbrzydszym obrazkiem właśnie, które można powiązać z tymi wszystkimi wydarzeniami, nawałnicami i tak dalej, jest teren Rydla,
kurczę, no teraz już to jako tako wygląda, bo już te drzewka trochę podrosły, które gdzieś tam zostały, gdzieś tam były jakieś nasadzenia, ale te pierwsze dwa lata, czy w ogóle ten pierwszy rok po tym, jak to wszystko było przez tą nawałnicę zniszczone, to była masakra, to był obraz nędzy i rozpaczy, po prostu pustynia zamiast lasu i to wyglądało przerażająco. Ja pamiętam, jak był ten pierwszy właśnie przejazd gdzieś tam za Rytel, gdzie człowiek dopiero pierwszy raz to... Czy chcesz wejść do środka? Nie, nie, nie. Gdzie pierwszy raz to człowiek zobaczył, to po prostu jechało się tą trasą z takim zapartym tchem i nikt się nic nie odzywał, bo to naprawdę jak z takiego jakiegoś filmu. Teraz mówię, teraz to już tak jakoś oględnie wygląda, tak samo miejsce po tej trąbie 2012. Tam jak ktoś przejeżdża i nie wie, że to miejsce było totalnie rozwalone przez trąbę powietrzną, to by po prostu przejechał. Ale też takim zarzutem, który właśnie pojawia się przy tego typu nawałnicach, trąbach powietrznych i tak dalej, jest to, że te lasy są głównie sosnowe i że to tak właśnie jest taki łatwy wywrot. I gdzieś tam, szukając właśnie takich haseł gdzieś tam o lasach i tak dalej, często też mi wyświetla... Co? No mówię, no uciekli nam. Boją się. Wyświetla mi tych ekooszołomów właśnie, którzy się wypowiadają trochę w tych tematach lasów. Jacy to ludzie, niech głupi nie byli, że posadzili tylko sosny, że nie było innych nasadzeń, dlatego są sytuacje, jakie są. No ale po wojnie, gdzie dużo też tych lasów było zniszczonych, czy właśnie takich nowych nasadzeń, które na tych najsłabszych glebach się zaczęły pojawiać, po prostu sosna była najtańsza. Też kiedyś jak wyglądała sytuacja, jak wygląda dziś, to są zupełnie różne tematy. I dzisiaj tych drzew liściastych, takiego zróżnicowania w tych lasach jest coraz to więcej. No i tutaj też już po jedynce gdzieś tam miejsca będzie można powoli nasadzać jakimiś liściastymi, ale kiedyś po prostu ludzie sadzili co było. No i też nie ma co ukrywać, że jak jest sosna, to jest piachuder, no. Nie? Żółty piach. Tak jest. I tutaj liściaste też często sobie po prostu nie radzą. I ta sosna jest takim jednym z tych gatunków, które sobie po prostu na takich stanowiskach radzą najlepiej. No jeżeli żyto wymięka, to trzeba sadzić sosnę. No i gdzieś tam jest, mówię, kilka planów odnośnie zalesień, w ogóle takich nowych jest tam na tych naszych kawałkach. Nieduże, na pewno nie tak duże, jak to miało miejsce kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu. Dobra, kilkadziesiąt już można wrzucić, bo 20 to już kilkadziesiąt. Nie będzie to ani hektar, ani gdzieś tam 0,7 hektara, ewentualnie jakieś 15 arów, arów 20, ale no to już też tam będzie taki miksik. Niepewno, na pewno to nie będzie jeden gatunek, ale to wszystko trzeba gdzieś tam z leśnymi poustalać, żeby te plany jako tako sensownie porobić. No a w tych starych drzewostanach też się już pojawiają nowe drzewa. Jest tutaj to drzewo takie, które jest chwastem, ja nie pamiętam jak to się nazywa. Czeremcha, o. Czeremcha, to jest gatunek inwazyjny. Pod tym piździeństwem nic na dole już nie rośnie. A też takie drzewa są właśnie gdzieś tam widzę nasadzane, jakieś tam sumaki, które po prostu są chwastem. I bardzo często takim przytaczanym teraz przykładem drzewa do nasadzeń jest drzewo tlenowe, oxytree. Naprawdę, jeżeli chcecie tego typu nasadzenia robić, to się grubo zastanówcie, dwa razy jak nie trzy. Bo jest to głównie marketing, który jest nastawiony na sadzonek. W wielu państwach tego typu drzewa są w ogóle zakazane i one są tak, wiecie, kreowane. Kurwa szmać, no! No nie wierzę. Te dziury. No panie Romeczku, bo zimno. Zimno, zimno. No i te drzewa tlenowe są tak kreowane właśnie jak takie remedium. Złoty przepis na jakieś nieużytki, na właśnie jakieś takie piachy i tak dalej. A to jest gówno, prawda? Bo to drzewo ma duże wymagania, zarówno pokarmowe, jak i wodne. Też dużo jest publikacji o tym, że po prostu całkowicie wyjaławia glebę,
I w naszych warunkach, tak chociażby naszej tutaj północnej Polski, znam kilka osób, które sobie te drzewka zamówiło, zakupiło, przycinało tak, jak powinno być przycinane i nie rośnie, bo cały czas przymarza, nawet w tych łagodnych zimach po prostu przymarza i no jest dupa z tego. Kilka stówek poszło na sadzonki, bo to są jakieś tam ilości 6-10 sztuk, akurat te przypadki, które znam, ale to jest w dużej mierze tylko i wyłącznie marketing. Jest to już tyle lat, że powinno być tyle lasów, które gdzieś tam powinny już być ścięte i powinny odbijać w naszym kraju, a głównie bazują na pokazywaniu obrazków gdzieś tam z zagranicy. Jakieś pojedyncze plantacje są, ale patrząc na to, jakie były warunki oferowane chociażby za to drewno, patrząc na to, jak szybko rośnie wartość ziemi, patrząc na to, że można, nie wiem, zbierać w międzyczasie jakieś tam niskie plony, co prawda, z tych piachów, czy chociażby dopłaty, to naprawdę kilkukrotnie bym się zastanowił, zanim te sadzonki bym zakupił, bo mi już też proponowano kilka razy, ale po prostu nie. Zresztą to samo drewno też nie ma jakichś super ekstra właściwości. Jest to drewno miękkie, jeżeli drzewo przerasta bardzo szybko, to niestety, ale drewno jest miękkie, więc trzeba brać to wszystko pod uwagę i nie dać się gdzieś tam złapać, nasadzić sobie nie wiadomo ile, a potem się z tym bujać, albo w ogóle mieć problem z tym, żeby to w ogóle urosło, no i gdzieś tam te nasze tereny się zachwaszczają. Dobra, to na dzisiaj wszystko, bo pan Romek, tu widzę, że ktoś chce gorąco powiedzieć, ale się powstrzymuje. My dojeżdżamy, idziemy na szybki obiad i lecimy po to, co tam w lesie jeszcze zostało, więc to ostatni vlog z lasu, około drzewny, około gospodarczy, ale też z rolnictwem trochę związane. I tu jeszcze na samą końcówkę urobek, co sam się udało już przywieźć. Tutaj sobie poobcinam do przyjazdu i do marca może leżeć. W marcu się potnie, wszystko trochę podzieli. Gdzie surowe, to będą surowe, gdzie suche, to tak naprawdę, jeżeli przeschną, to praktycznie będą mogły iść w sztapel albo do piwnicy, gdzie do piwnicy pewnie się jeszcze nic nie zmieści. No ale tu jest fajnie, teraz widać po przekrojach, że niektóre to jest naprawdę fajne drewno, grube, a niektóre takie pypki jak to, to wiecie, do pieca wpadnie, to raz, dwa, tego nie będzie. Tutaj widać o przegnite, ale niektóre naprawdę fajne, praktycznie na pół surowe jeszcze.